Noga dochodzi całkowicie do podłoża dzisiaj. Naprawdę fajnie. Z Tereską znamy się już bardzo długo. Tereska miała 11 miesięcy, miała 17 miesięcy, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy. Dużo różnych wspólnych przeżyć, ale najbardziej poruszające przeżycie dla mnie, Teresko, było wtedy, kiedy Teresa po raz pierwszy samodzielnie jechała na rowerze. I ja to zobaczyłam na filmie, jaka była swobodna, niezależna, szczęśliwa, pełna tego ducha sportu, który ma, bo pędziła i sterowała rowerem tak, jak chciała. To rzeczywiście było takie mocniejsze przeżycie teraz w naszej znajomości. Teresko, ty jak przyszłaś do mnie na zajęcia na początku, to strasznie płakałaś. Byłaś taka niezadowolona z tego, że przychodzisz na zajęcia, a próbowaliśmy różnych sposobów razem z rodzicami, żebyś jakby zaakceptowała spotkania ze mną na rehabilitacji, ale to nie przynosiło żadnych rezultatów. Któregoś razu, Teresko, pomyślałam sobie: dzisiaj nic nie robię, bo i tak nic się nie uda. I to był pierwszy raz, kiedy rzeczywiście zaczęłaś fajnie współpracować i potem ta współpraca układała się naprawdę bardzo dobrze. Czyli jak powiedziałam sobie, że nic nie robię, bo z Teresą się nic nie da zrobić, to ty naprawdę bardzo mi wielką przyjemność sprawiłaś, bo od tego momentu zaczęła się twoja rehabilitacja. Tak było. Pięknie. Troszkę. Hop, w górę, hop. Wspaniale. Po prostu bioderka. Hop, hop. Bardzo dobrze. Dobrze. No dobra, to ubierasz się teraz, idziesz tylko do pani Stynki.